Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Podejrzanych polityków zaczynaliśmy dotąd dowcipem, zabawną historią czy nawiązaniem do kultury popularnej. Dzisiaj będzie inaczej, bo jednym z najważniejszych tematów naszej dyskusji będzie tragedia 8-letniego Kamila, który zmarł w Częstochowie po tym, jak został skatowany przez swojego ojczyma, absolutnego sadystę, zwyrodnialca. Horror chłopca trwał kilka lat, towarzyszyła mu świadoma bądź nieświadoma bierność otoczenia. W przestrzeni publicznej trudno jest znaleźć odpowiedzi i dobre recepty na to, co zrobić, aby w przyszłości zapobiec tego typu tragediom. Tymczasem sami politycy licytują się na odpowiedzialność za to, do czego doszło. Błażej Makarewicz, Radio Z.pl, Radosław Gruca. Witam Państwa, witam Ciebie, Błażej. Wydarzenie tygodnia. Ale najpierw zapraszamy na wydarzenie tygodnia, którym jest choroba prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To jest temat, który wraca do nas jak bumerang od wielu, chyba nawet lat. Różnica jest jednak taka, że ostatnio towarzysze prezesa Kaczyńskiego są nieco bardziej skąpi w słowach i w oświadczeniach. Z jednej strony masz rację, że są nieco bardziej skąpi, ale z drugiej strony już nie mogą zupełnie przemilczać tego, o czym huczy pół kraju. I to huczy, bym powiedział, o różnych chorobach prezesa, o których mówi się od lat, od takich bardzo trudnych do wyleczenia, poprzez przewlekłe, aż do takiej choroby, która się nazywa hipochondria, bym powiedział. Bo taki, po to to mówię, żeby Państwo wiedzieli, jaki jest wachlarz plotek i jak w związku z tym, że nie mamy jako opinia publiczna, my jako dziennikarze, którzy mają występować w Państwa imieniu o informację jasnego stanowiska, jaka jest kondycja człowieka, który mimo, że jest szeregowym posłem, ma najważniejsze decyzje w swoich kompetencjach i słuchają go niczym cara albo cesarza, to jakby trudno jest to ocenić. Natomiast bardzo mnie cieszy ta dyskusja i ona nie jest nowa, ale cieszy mnie, że właśnie Newsweek uczynił z niej, drodzy Państwo, okładkę swoją i dlatego też o tym mówimy. No bo sprawa jest wagi państwowej, mówiąc wprost. No właśnie, przyniosłeś ze sobą tygodnik Newsweek, jak rozumiem, nie po to, żeby reklamować gazetę, ale żeby odnieść się do konkretnego artykułu. To co w nim znajdujemy? W tym artykule pani redaktor Dominika Długosz pisze, między innymi cytuję, coś, co moim zdaniem jest kwintesencją problemu. Kiedy prezes jest słaby, z każdej szafy wychodzą demony, mówi nasz rozmówca z PiS. W tej chwili najbardziej korzysta na tym Morawiecki, ale czają się Duda, Szydło, Ziobro i Błaszczak. I co do samego cytatu się zgadzam, ale już jeśli chodzi o to, kto najbardziej na tym korzysta, to po pierwsze, ja mam poważne wątpliwości, czy na tym korzysta Morawiecki i moje źródła i osąd sytuacji pokazują, że jest trochę inaczej. Ale na pewno jest tak, że czają się Duda, Szydło, Ziobro i Błaszczak, choć ja bym powiedział, że przede wszystkim na pierwszym miejscu należy wymienić Ziobro, na drugim Szydło, może ex aequo Błaszczaka i dopiero na samym końcu Duda, co też Duda... No właśnie o to chciałem dopytać, jaką rolę tutaj prezydent w tym wszystkim ma odgrywać? No taką, jaką chyba, że mam nadzieję, że rozmawiamy o panu prezydencie, tak, nie też o mam taką nadzieję. Solidarności. Też mam taką nadzieję, ale to ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo nie wiem, czy wiesz, ale na początku, czy pamiętasz, ale na początku, jak było ogłoszenie, że kandydatem PiS-u na prezydenta będzie Duda, to w ogóle nikt, albo mało kto wiedział, kim jest Andrzej Duda i wielu myślało, że to Piotr Duda i nawet się niektórym prowadzącym w programach publicystycznych myliło. Ale to już wyjaśniliśmy sobie. Na pewno jest tak, że czai się Duda i to jest prawda, że się czai, ale on się sam nie zaczai. Nie wiem, jaki jest czasownik dokonany od zaczai, ale niestety to czajenie po prostu trwa i trwa i trwa. I o co chodzi? 2 lata temu mniej więcej mówiło się o takich planach,
To mówię o swoich ustaleniach, nie o, o Dominiki, które miejscami, Dominiki Długosz, autorki tekstu, które miejscami się przenikają, ale 2 lata temu była taka sytuacja jednego z 500 kryzysów koalicji Zjednoczonej niby prawicy i wtedy wokół prezydenta zaczęły się takie pomysły, żeby może prezydent wszedł jako patron jakiegoś albo nowego ugrupowania, albo nowego wcielenia PiSu. I w ogóle powinniśmy się, drodzy państwo, przyzwyczajać do myślenia o takim nowym wcieleniu PiSu, bo każdy ma swój czas i kiedy prezesa zabraknie w takiej czy innej formie, nie będzie już PiSu. Chociaż życzymy mu jak najwięcej zdrowia. Oczywiście, że tak. I szybkiej emerytury. Ale no... Pewne jest to, że Duda wokół siebie ma ludzi, którzy wierzyli w to, że on może być takim nieformalnym czy formalnym liderem w przyszłości. Niektórzy nawet mówili, uwaga, ja wiem, że może to brzmieć dla niektórych kontrowersyjnie, ale niektórzy uważali, że on może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w fotelu PiS. I no, na początku też wydawało mi się to mało mądre, ale trzeba zobaczyć, znaczy tutaj kluczowe by było, kto by go poparł, bo nowy prezes PiS, jeśli nie byłby taką mocną postacią jak na przykład Ziobro, czy kiedyś Brudziński, czy kiedyś nie Błaszczak, ale właśnie, ale Ziobro, Brudziński, ewentualnie Sasin, to są tacy goście, którzy potrafią trzymać partię twardą ręką, niejedną wojnę już wygrali, przegrali, zawsze byli wierni i mają charaktery. Błaszczak teraz uwierzył w swoją wielką gwiazdę. Ma jeden atut w postaci Amerykanów, czyli tego, że to on reprezentuje Polskę w rozmowach na temat no, fundamentalnych kwestii, bo kwestii zbrojeń. No i taki w ogóle minister obrony narodowej to się czuje, wiesz, bardzo mocny, no nie? Tutaj żołnierze mu salutują. No o Błaszczaku też się mówi, że mógłby właśnie zmienić prezydenta, ale czyli być kandydatem PiSu. Warto popatrzeć na to, ilu jest kandydatów. Warto dostrzec to, że nikt nie ma miana delfina. Kiedyś tak mówiono o Ziobrze, potem tak mówiono o Morawieckim. Dzisiaj kompletnie nie. No i jak myślisz, jak jest 5 pretendentów, to tak trudno o pokojowe dogadanie się w kraju nad Wisłą. No zdecydowanie, ale zatrzymajmy się może jeszcze przy tej samej chorobie Jarosława Kaczyńskiego, przy tych problemach zdrowotnych, które się pogłębiają. No bo wszystko wskazuje na to, że jego aktywność w nadchodzącej kampanii wyborczej no nie będzie już tak intensywna, jak to wyglądało w przeszłości. Przynajmniej są takie sygnały, o tych sygnałach między innymi pisze w Newsweeku Dominika Długosz. Jak to wpłynie na przebieg wyborów, na wynik wyborów twoim zdaniem? To nie jest, to jest system naczyń powiązanych. To znaczy wizyty prezesa nie, można powiedzieć, że jednoznacznie są korzystne dla PiSu. Jak słusznie zauważył Jacek Nizinkiewicz z Rzeczpospolitej, prezes na przykład miał takie nie do końca bym powiedział zgodne z linią komunikacyjną wystąpienia, jak przyznanie, że nie poradziliśmy sobie z inflacją. Kiedy przecież my świetnie, putinflacja, no jesteśmy najlepsi, no, no to, to jakby trudno powiedzieć, że to się wpisuje. No prezes po prostu miał moment uczciwości, czasem mu się to zdarza, no i to potem może być problem. Dlatego jak mnie pytasz, to ja bym oddzielił jednak kwestię tego samego czaru prezesa, który jest już dość zmurszały, bym powiedział, od tego, jaki to ma wpływ na mobilizację ludzi, którzy czują, że tego cara mają gdzieś blisko, czują jego magię, czasami niektórzy jeszcze są uwiedzeni. Chociaż coraz częściej, i to właśnie jakby wracam do twojego pytania, może to jest klamra na tą część, że coraz częściej, i to zaczęło się od Trybunału Julii Przyłębskiej, który wydał orzeczenie dotyczące aborcji, zakazał aborcji, coraz częściej pojawiają się głosy polityków PiSu, którzy mówią o Kaczyńskim, nieoficjalnie na razie, ale mówią perdziadek, albo on nie wie co robi, to jest jakieś szaleństwo. Już pamiętam, że w OKO.press napisałem właśnie po Trybunale taki tekst, runął mit wielkiego demiurga, wielkiego stratega.
A napisałem to, bo tak mi powiedzieli ludzie i było to bardzo ważne wydarzenie, ludzie z PiS-u, i było to bardzo wydarzenie, bo kiedyś nawet na OFE nikt takiego czegoś by nie powiedział. I gdzie w tym wszystkim jest Zbigniew Ziobro? Zbigniew Ziobro jest kluczową osobą. Myślę, że najlepiej by było, żebyśmy porozmawiali o nim w stanie gry. Natomiast w kontekście choroby, no drodzy państwo, gdybym ja miał postawić na tego, kto byłby dla ludu pisowskiego, nie dla tych liderów oczywiście, ale dla ludu pisowskiego, dla aktywu partyjnego, dla elektoratu najlepszym poza Dudą pod różnymi warunkami liderem, to byłby to Ziobro. Dlatego, że Ziobro razem, po pierwsze, ma szydło po swojej stronie, to bardzo dobrze widać po skoordynowanych ich wystąpieniach. Po drugie, właśnie szydło jako ta wymarzona pani premier z ludu, która potrafiła pojechać. No była taka swojska kobieta. To było przeciwieństwo bankstera Morawieckiego, salonowego lwa, ale też bardzo odległego od normalnych ludzi. No przypomnijmy, że ona zaczyna jako burmistrz w małych miejscowościach, czy tam szefowa Domu Kultury, już nie pamiętam nawet dokładnie, ale gminnie była aktywna. No nie słyszałaś chyba o gminnych aktywnościach Mateusza Morawieckiego. Ziobro jest super popularny także wśród ludu pisowskiego. On ma taki atut, że może powiedzieć, że zawsze konsekwentnie od lat powtarza to samo, a PiS pod kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego idzie na jakieś kompromisy, czasami się podkłada, daje się oszukać. No różne są tego typu narracje. Zresztą jak będziemy rozmawiali o tym najgorszym wydarzeniu ostatnich dni, to myślę, że też nie kryję, że jestem dość mocno zniesmaczony wystąpieniem Zbigniewa Ziobry, więc to też będzie dobry asumpt do tego, żeby pokazać, w jaki sposób Zbigniew Ziobro stara się zdobyć punkty kosztem tego, którego Newsweek wskazuje jako najbardziej korzystającego na chorobie Jarosława, czyli Morawieckiego. Kosztem Morawieckiego Ziobro się buduje i na jego trupie chce, trupie politycznym oczywiście, drodzy państwo, chce zbudować swoją pozycję już nie delfina, ale nowego prezesa, nowej zjednoczonej prawicy, która, tak jak PiS na gruzach AWS-u, ma wyrosnąć teraz jako twór rządzony przez Ziobro na gruzach PiS-u. A teraz przechodzimy do drugiego tematu naszej dyskusji, kontrowersji tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Wspomnieliśmy już na początku o tragedii 8-letniego Kamila z Częstochowy. W polityce trwa licytacja na odpowiedzialność. Trudno jest znaleźć jakieś odpowiedzi, dobre recepty na to, w jaki sposób można w przyszłości uniknąć tego typu tragedii. Z jednej strony słyszymy, parafrazując trochę papieża Franciszka, że wszyscy jesteśmy winni. Z innej strony słyszymy, że winę ponoszą instytucje, procedury. Jak to jest z twojej perspektywy? Znaczy ja ze smutkiem słyszę papieża Franciszka i mam nadzieję, że to tak jakby ekstremalny przykład podałeś, no bo oczywiście każdy powinien sobie odpowiedzieć, czy kiedy widzi krzywdę dziecka, to reaguje, informuje służby i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza rzecz, mimo że oczywiście łatwo jest krytykować system, to też rozdzielmy to, że jednak sytuacja dzieje się w Częstochowie. To nie jest wielka metropolia, to nie jest, zupełnie inaczej jest na przykład w stolicy, co ja sam widziałem, że nawet szkoły, do których chodziły moje dzieci, nie tylko były bardzo czułe, ale nawet ja osobiście jakby widziałem na swoim przykładzie, bo byłem jednym z rodziców, którzy mieli dzieci ciężko znoszące pandemię, jak zmieniła się optyka i jak ci ludzie w szkole zaczynają alarmować, patrzą rodzicom na ręce i mimo, że akurat no, te przypadki, które znam, nie były przypadkami jakiejkolwiek przemocy, no to ja byłem bardzo zbudowany, że szkoła o to dba. Ja widziałem, że oni są podejrzliwi i ja się cieszyłem, że widzę, że oni są podejrzliwi, mimo że widziałem, że tutaj akurat nie ma powodu, więc muchamy na zimne. To jest najważniejsze. Pierwsza rzecz. Druga kwestia, no to system. No to jest takie gadanie o niczym. System jest winny. Jak system jest winny, to nikt nie jest winny. Jak system jest odpowiedzialny, to nikt nie jest odpowiedzialny. A poza tym, no już na koniec chcę wrócić, bo to jest denerwujące bardzo. No
Dla mnie osobiście jest to gorsząca sytuacja, jak politycy zamiast proponować, nie wszystkich będę obarczał też, zaraz zaznaczę dlaczego, ale jak politycy, no zamiast zająć się problemem, to wplatają tę, ty nazwałeś to tragedię, ja nazwę to mordem na Kamilu, wplatają w to wątki polityczne i tutaj nawet Zbigniew Ziobro niestety sobie na to pozwala, bo no takim, widziałeś, ja ci wysyłałem w nocy, bo akurat nie mogłem na to patrzeć, co robiła atencjuszka, celebrytka i pretenduje, a i wojaczka i czego to ona nie robiła, Marianna Schreiber. No to było żałosne. Znaczy to nie tylko jest próba żałosne. Budowania kapitału na niewyobrażalnej tragedii. I promowania własnej osoby. Tak, i to jest zupełnie, znaczy... Ja chciałem pokazać państwu ten film, ale po co będziemy robić jej promocję i zasięgi? Nie, no wychodzi pani Marianna i robi serię filmików. Rusza na Częstochowę, podobno jak potop szwedzki, żeby zmieść tych wszystkich odpowiedzialnych. No cieszmy się, że nie powiedziała, że to są mordercy ci ludzie, których ona oskarża. A oskarża naprawdę wszystkich od sasa do lasa, kogo tylko może. I przeciwko temu bardzo protestuje. Drodzy państwo, ta pani, niech pani naprawdę weźmie jakiś okład z lodu i się zastanowi, co pani robi. Ta pani pojechała z jakimiś idiotycznymi naklejkami. Nawet nie warto ich cytować. Generalnie, że tam jesteście winni, oskarżam. No, to wszystko na jedno kopyta. Nie wiem, pani też, co ona tam rozklejała. Ale te naklejki rozklejała na różnych... Ona wzywała chyba na jakiś marsz. Wyparłem to z pamięci. Rozklejała naklejki po całej Częstochowie, jesteście odpowiedzialni, potem krzyczała, nic nie widzieliście. No drodzy państwo, to nie jest operetka i trudno o bardziej taki namacalny i dla mnie bym powiedział bulwersujący przykład tego, jak ktoś się próbuje lansować na tym, bo co ona może osiągnąć, tak? Ona wchodzi, nagrywa dyrektorkę szkoły, mówi boją się, zobaczycie, oni się trzęsą, boją się, no fajnie, ja rozumiem, co fajnie. Nie fajnie, no generalnie politycy mają takie przekonanie, że jak będą mocno krzyczeć, będą straszyć, się odgrażać i też występować tak jakby w imieniu wyższych wartości i też na fali gniewu, jaki mamy w związku z morderstwem 8-letniego Kamila, no to na tym zarobimy. Tylko, że w moim przekonaniu to nie tylko oni nie powinni na tym zarabiać, ale wręcz powinni takim zachowaniem do siebie wyborców raczej zniechęcać. A dlaczego tak jest? No dlatego, że to jest właśnie rozmywanie odpowiedzialności. Bo jak rozklejasz na połowie Częstochowy takie naklejki, no to każdy będzie pokazywał, to nie moja wina, to jego wina, to wina MOPS-u, to wina szkoły, to wina sąsiadów i każdy nawzajem będzie się, a jeszcze prokuratura tutaj dojdzie i sąd rodzinny dojdzie i nie ma odpowiedzialności. Co zresztą jest największym problemem, który ujawnia czy unaocznia obecnie ta sytuacja, czyli że ta odpowiedzialność jest rozproszona. No i jak słyszę na konferencji Zbigniewa Ziobro, że to jest bezprecedensowa sytuacja, to po pierwsze, niestety to nie jest prawda, że to jest bezprecedensowa sytuacja. Po drugie, ja nie mam przekonania i tutaj na przykład posłanka Koalicji Obywatelskiej Nowoczesnej Monika Rosa, która dzisiaj występowała w Sejmie, bardzo jasno wskazuje na to, że problemem jest brak dostępu do danych, że nikt nie robi, nie ma jednej instytucji, która by ewidencjonowała tego typu przypadki, co powodowałoby, że system można by było zmieniać, można by było zlokalizować problemy, można by było popatrzeć, gdzie są takie sytuacje, które stwarzają możliwość, no, cierpienia dzieci. No i dzieje się to w sytuacji, gdzie od 8 lat, jak mantra obecna władza powtarza hasło rodzina jest najważniejsza. I to jest clue. Zobacz, jak oni montowali rząd, to zmienili Ministerstwo Polityki Społecznej i Rodziny na Ministerstwo Rodziny. To jest, zrobili najpierw. No, rzecznika praw dziecka oczywiście zrobili, który dba o rodzinę, a nie o dzieci. To też jest dość ważne. W ogóle to myślenie tylko w kategorii rodziny spowodowało, że dzieci przestały się liczyć. To jest trochę tak jak w kościele, niestety, muszę powiedzieć, bo kościół akcentuje rodzinę, ale już
No sytuacje na przykład krzywdzonych przez księży molestujących, wykorzystujących seksualnie nieletnich, no to są zamiatane pod dywan. I bardzo często też rodziny do tego przyłączają się. I to te rodziny niestety potem w większości mają takie ultrakatolicko-prawicowo-narodowe poglądy. No i to są niestety fakty. Ta rodzina jest tak przez PiS wynoszona na piedestał, że gubią się dzieci. I teraz zobacz, jak popatrzysz na to, jakie kalkulacje polityczne za tym mogą stać, no to widzisz, że tak naprawdę władza, jeżeli ktoś nie ma prawa głosu, to dla nich nie jest w ogóle istotne. Okej, okay, ale od 8 lat słyszymy nieustannie o fundamencie, jakim jest rodzina. Niewiele mówi się o zwalczaniu przemocy w tychże rodzinach. No konwencje chce się przecież wypowiedzieć. Ale słyszymy, że największym zagrożeniem dla dzieci w Polsce jest seksualizacja i ideologia gender. No i konwencję stambulską trzeba wypowiedzieć koniecznie, drodzy państwo, która między innymi właśnie akcentuje potrzebę profilaktyki i zwalczania przemocy. To wszystko, no widzisz, się układa w spójną całość. No wiesz, że się często bardzo nie zgadzamy, no ale to są fakty. To są fakty, no. Ministerstwo Rodziny, polityka prorodzinna. A gdzie jest dbałość o te dzieci? Gdzie jest do cholery jasnej? Przepraszam, że to mówię, ale naprawdę jestem zbulwersowany też tym, że obserwujemy historię lansowania się z kolei na rzekomo obywatelskiej inicjatywie przeciwko seksualizacji dzieci. Państwo na pewno słyszeli. Ja wczoraj widziałem w wiadomościach materiał o tym, gdzie pokazywano dzieci, nie wiem, z drag queens i różne tego typu historie. No, na jakichś jednostkowych obrazach dla konserwatywnych widzów TVP, głównie starszych, no to rzeczywiście może robić wielkie wrażenie, ale naprawdę edukatorzy seksualni, na przykład z grupy Ponton, nie seksualizują dzieci. I jak mówi o tym na przykład Jarosław Kaczyński, który nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek, nie wiem, wakacje spędził z jakimkolwiek swoim wnukiem, czy choćby z Martą Kaczyńską, no to ja mam z tym problem taki, że zobacz, my dbamy tak o dzieci nienarodzone, o dzieci, którym może zaszkodzić seksualizacja, a dzieci mojego pokolenia, nastolatkowie, którzy przeżywają problemy z różnym fat-shamingiem, czy tam wyśmiewaniem, bullyingiem, czyli przemocą w sieci. W Polsce nawet nie ma jakby adekwatnych słów, które jakby pokazują zjawiska szeroko znane. I zobacz, nienarodzone dzieci zadbane, no bo jest Trybunał Przyłębskiej, dzieci w młodym wieku zaopiekowane, a ta młodzież, która później może zacząć naprawdę żądanie pewnej rewolucji, czy to jako młodzież walcząca o klimat, która dba o ten klimat, myśli o tym klimacie, a starsi ludzie bagatelizują ten temat. Andrzej Duda uważa, że to jest dyskusyjna kwestia, prezydent Andrzej Duda i tak dalej, i tak dalej. No to zobacz, te nastolatki zostają kompletnie same. I tacy rodzice, jak moi rówieśnicy, tacy rodzice, jak na przykład rodzice 180 tysięcy dzieci, które miały próby samobójcze. 180 tysięcy dzieci. I wykazała to Martyna Wojciechowska. Czeka się na psychologa, na psychiatrę dziecięcego, no, jak nie masz pieniędzy, znajomości, a nawet pieniądze i znajomości nie pomagają, bo jest tak mało tych psychiatrów, że trudno ich jakkolwiek znaleźć. W ogóle psychiatra to jest w ogóle początek leczenia, dostanie się do psychiatry, bo to nie jest tak, że idziesz do psychiatry, dobra, dajemy leki i już jest okej. Nie, te leki trzeba dobierać, jest mało leków dla dzieci. W ogóle farmakologia, czyli leczenie lekami, powinno być nie pierwszym leczeniem i tak dalej. Słyszałeś o jakimkolwiek sensownym pomyśle, który miałby pomóc psychiatrii dziecięcej? No trąbimy o tym od lat, tak? No taka skala samobójstw, jaka... Nie, ale słyszę dzieci permanentnie o koncepcji, że klaps to tak naprawdę jest jakaś pewnego rodzaju norma cywilizacyjna w naszej kulturze i że państwo i organizacje pozarządowe nie powinny wtrącać się do tego, w jaki sposób rodzice wychowują swoje dzieci. Mówi o tym Kościół, mówią o tym obecne elity rządzące, mówił o tym chyba też rzecznik praw dziecka, pan Pawlak.
Znaczy pan Pawlak, nie wiem czego jest rzecznikiem, ale wydaje mi się, że akurat praw dzieci to najmniej on dba. I on też jest właśnie rzecznikiem bardziej praw rodziny. On jest jednym z tych ludzi, którzy są zafiksowani na rodzinie biologicznej, a gdzieś tam zgubili dobro dzieci. I ja znam niestety bardzo wiele różnych drastycznych i dziwnych przykładów, którym się nie zajmował. I to zresztą nawet była taka sytuacja, że infolinia nie działała, która miała działać tam nie wiem, 24 godziny, a działała od jakiejś godziny do godziny. Potem mówili, że to jest wpadka. No takich wpadek jest po prostu za dużo. I najgorsze jest to, poza tymi wypowiedziami polityków i próbą lansu, która jest żenująca, smutna, ale też robiąca ludziom wodę z mózgu i też budująca takie poczucie gniewu, które potem owocuje na przykład w tym, że w sondach, które mamy na Radio ZP... No właśnie, chciałem o to zapytać. No to powiedz, o co chodzi, bo ja nawet mam problem z... Chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że po tej tragedii 8-letniego Kamila duża liczba polityków wyszła z taką oto receptą, że należałoby przywrócić karę śmierci. Pytanie, czy już abstrahując od tego, czy w sensie prawdy międzynarodowym to jest w tej chwili w ogóle możliwe, czy nie? Jest niemożliwe. Wiemy, że w krajach Unii Europejskiej jest moratorium i nie można, mimo że są różne próby prawne, czy paraprawne rządu, żeby to zrobić. Więc tak, to tylko czy to jest w ogóle rozwiązanie tej sytuacji? Czy to zapobiegnie w przyszłości tego rodzaju tragediom? I czy nie jest trochę tak, że jest to po prostu jakaś... No, taka demagogiczna dyskusja po to, żeby żerować trochę na najniższych instynktach i budować na tym kapitał polityczny. No, trudno jest zaprzeczyć. Na pewno jest to żerowanie na najniższych instynktach, moim zdaniem, bo takim instynktem jest odruch zemsty. Moim zdaniem to jest mój pogląd i każdy światopogląd ma swój własny, ale no, zemsta nie jest na pewno żadnym rozwiązaniem. Moim zdaniem ani nie przynosi ulgi, ani nie ma takiego efektu, o którym czasami politycy próbują nam mówić, że to może przestraszyć innych przestępców. Jak ktoś jest zwyrodnialcem, to jest zwyrodnialcem. Masz wyłapywać tych zwyrodnialców, zanim ich zwyrodniałe myśli staną się jak słowo ciałem, tak? To jest clue. Natomiast no, my już mówiliśmy o tym z Michałem Piaseckim w jednym z poprzednich podcastów i możecie to państwo zgooglować. Pytaliśmy, czy Andrzej Duda będzie myślał nad przywróceniem kary śmierci, czy Ziobro. Dlatego, że no, chodziły takie plotki, nie plotki, no, byli prawnicy, którzy mówili o mitycznym zespole, czy formalnym, czy nieformalnym, który pracuje nad kwestiami prawnymi, jak można by prawnie przywrócić karę śmierci. No a no, prawo jest w tym przypadku traktowane jakby było z gumy i zawsze, jeżeli coś jest bezprawnego, to się mówi, że to przeciwnicy polityczni nam mówią, a my mamy inną interpretację, że mogą być różne interpretacje, ale my jako partia rządząca wygraliśmy wybory, więc to nasze interpretacje są ważniejsze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ja naprawdę dość głęboko przemyślałem kwestię kar i nawet gdyby myśleć o tym, że no chcemy zemsty. No gdyby te 90% głosujących w sądach, czy odpowiadających w sondażach, że chcą kary śmierci, gdyby oni się zastanowili nad tym, co nimi motywuje i jednak by stwierdzili, że po prostu musi być zemsta i kara, to ja chciałbym państwu powiedzieć, że kara śmierci nie jest najgorszą karą. Skąd masz taką wiedzę, Radku? To jest moje głębokie przeświadczenie i no, wynika to z tego, że spędziłem rok mieszkając ze Sławomirem Sikorą, bohaterem filmu Dług. Pewnie niektórzy, szczególnie starsi, pamiętają. To był film, który no, wywołał panikę moralną właśnie w Polsce. Krzysztof Krause pokazał, jak w akcie desperacji dwóch młodych biznesmenów prześladowanych przez Gerarda, taką postać z piekła rodem, wybitną kreacją zresztą Andrzeja Chyry, pokazał, jak ludzie zaszczuci i nie mający żadnego wsparcia w państwie
decydują się na krok ostateczny, czyli mordują swoich prześladowców, czyli biorą władzę w swoje ręce. I wiesz, nie wiem czy wiesz, czy pamiętasz, ale ja pamiętam, że opinia publiczna jednoznacznie jakby popierała kwestię ułaskawienia sprawców tej zbrodni, ale co gorsze, dla mnie co gorsze przynajmniej, no, z racji na to, że ze Sławomirem Sikorą bardzo dużo czasu spędziłem, to miałem taką sytuację, którą pisaliśmy w książce Osadzony, która dla mnie była kosmiczna, kiedy mimo wszystko, co by nie mówić, Sławomir Sikora przeszedł resocjalizację, głównie ze względu na swoje takie wewnętrzne przekonanie, że on ma szansę wyjść, jeżeli pokaże światu, że on nie jest przestępcą po pierwsze, mimo że dokonał zbrodni i że to była zbrodnia, że tak powiem, wymuszona przez okoliczności i że on nie jest jakby patologicznym kryminalistą, recydywistą przyszłym i tak dalej, a był skazany na 25 lat. I sam byłem świadkiem takich sytuacji, kiedy podchodzili do nas ludzie i kiedy okazywało się, że to jest właśnie Sławomir Sikora, ten, który obciął głowę swojemu oprawcy i za to poszedł na 25 lat do więzienia, to nie uwierzysz, ale na przykład rozmawialiśmy z księdzem w Krakowie na jednej z takich gorszych dzielnic, bardzo znanym proboszczem, który sam mówił, wie pan, panie Sławku, ksiądz, nie zabijaj, przykazanie. Jakby cała nauka kościoła. I ksiądz mówił, panie Sławku, wie pan, napadł mnie taki kiedyś bandzior jakoś i mnie ogłuszył i w ogóle, i to pan, powiem panu, że jak ja bym miał wtedy młotek, mówię panu. Albo idziemy do restauracji i podchodzą do nas ludzie i jakby się witają i mówią, panie Sławku, przypominam, pan Sławek zabił dwóch ludzi, obciął im głowy, których nigdy nie znaleziono. To nie jest nic dobrego. Ja rozumiem, że był... Nie mówmy, że zabijanie ludzi w jakiejkolwiek sytuacji jest dobre. Znaczy, ja tak nie uważam. To jaka kara jest najgorsza? Najgorsza kara to jest kara dożywocia. Bo to jest taki dzień świstaka, który bynajmniej nie ma pozytywnych elementów. Ale wiesz, że pojawiają się takie sygnały, że na przykład osoba skazana na dożywocie dokonuje zabójstwa w więzieniu. I co wówczas? Ale to jest kwestia... Nie no, Błażej. No, ale to jest kwestia więzienia. No, będziemy w przyszłym tygodniu, a może nawet w tym ujawniać różne informacje patologiczne o patologicznej sytuacji w zakładach karnych. I to jest szerszy problem. Nawet moglibyśmy 4 programy zrobić. To jest problem takich badań longitudinarnych, które pokazują, że po 3 latach masz nieodwracalne zmiany w mózgu i tam na przykład na 2500 skazanych, nie wiem, jak popatrzysz, ilu wyszło na ludzi, to masz, nie wiem, no strzel. No, pamiętam takie badania, że 2500 no nie, no to jest promil po prostu. Promil ludzi skazanych za bardzo ciężkie przestępstwa poddaje się resocjalizacji. Zresztą poddaje się, no nikt ich do tego nie zapisuje. Dlatego jakby nie mówmy o jakichś tam sytuacjach ekstremalnych. No, w więzieniach nawet giną pedofile po cichu i nikt o tym nie wie. I to są fakty. Ja znam przynajmniej 2 takie sytuacje, gdzie pobity więzień trafiał na OIOM, nomen omen, i potem dzwonili lekarze do prokuratury, ponieważ obrażenia były takie, że widać było, że to pobicie, no to prokurator przez 2 dni na przykład nie potrafił przyjść. W ogóle. Jakby nie zajmujemy się tym. Ja wiem, że większość z państwa, i być może nawet ja miałbym takie myśli, że pedofile nie zasługują na żadną litość i tak dalej. Nie mam tutaj, wiecie państwo, żadnych złudzeń, ale taka kara więzienia, gdzie wiesz, że nigdy stamtąd nie wyjdziesz, nigdy nie założysz rodziny, nigdy nie wyjedziesz na wakacje, nigdy nie będziesz przeżywać komunii dziecka, nawet, no rozumiesz, jakby to jest dzień, który się nigdy nie kończy. To jest marzenie o tym, dla takich ludzi, którzy mają dożywocie, to śmierć jest marzeniem, wybawieniem. To już ostatnie pytanie w tej części, bardzo krótko. Czy uważasz, że politycy będą tym postulatem przywrócenia kary śmierci rozgrywać w nadchodzącej kampanii wyborczej?
Tak, jestem przekonany co do tego i bardzo mnie to po pierwsze smuci, po drugie uważam, że to jest niepoważne też ze względu na rację stanu, ale po trzecie no widać, że już jest takie przebieranie nogami, żeby ogłosić, że jest jakiś pomysł i na przykład po wyborach będziemy mogli wprowadzić karę śmierci. No nie jest to super temat na wybory, jeżeli 90% ludzi jest za karą śmierci i oni powiedzą wtedy, po wyborach znajdziemy rozwiązanie. Mamy plan B. Kiedyś Mateusz Morawiecki jako premier po problemach w NIK-u, kiedy Banaś miał problemy, mówił, że jest plan B, żeby go usunąć. A on teraz 3 lata już chyba jest prezesem NIK-u i w najlepsze sobie robi co chce, zresztą prywatyzując tę instytucję. Rozumiesz, no to ja jestem przekonany po pierwsze, ale żeby to przekonanie wzmocnić, żeby też tak jakby pokazać państwu, że to nie jest tylko Marianna Schreiber, którą trudno traktować poważnie, mimo że należy bardzo poważnie traktować jej męża, który jest bardzo ważnym politykiem w PiS-ie. Tylko no, Zbigniew Ziobro, nawiązując do tego, o czym mówiłem, dopiero co widziałem konferencję, gdzie z prokuratorem Sierakiem, zresztą kiedyś bardzo takim no, bardzo pryncypialnym prokuratorem występował na konferencji, a w drugim zdaniu w zasadzie mówił, że on cieszy się znaczy, że służby wszystko super działają, to jest bezprecedensowa sytuacja, nie jest, panie ministrze, bezprecedensowa, a potem mówi, że on cieszy się bardzo, że Mateusz Morawiecki wreszcie jakby zaakceptował potrzebę zaostrzenia kar, bo przez te wszystkie lata miałem taki problem, żeby go do tego przekonać. No ludzie, no. Ja rozumiem, że jakby on może postulować, namawiać i tak dalej, ale w momencie, kiedy masz taką tragedię, to żeby być jeszcze tak małostkowym i tak jakby, no to trzeba mieć naprawdę tak politycznie zakuty łeb, żeby zamiast wyrazić współczucie, słów mi brak, naprawdę słów mi brak, bo to jest trudno o bardziej polityczne podejście do tej sytuacji, ale to też pokazuje niestety sytuację walki wewnętrznej w PiS-ie między PiS-em a Solidarną Polską, która jest teraz najważniejszym wydarzeniem na prawicy. I o tym wątku porozmawiamy w trzeciej części programu Stan Gry. Stan Gry. Pojawia się coraz więcej sygnałów, że suwerenna Polska, to tak dla wyjaśnienia, dawna Solidarna Polska, czyli partia Zbigniewa Ziobry, ma jakiś niecny plan i że ta zmiana nazwy to nie jest przypadek, że kryje się w tym jakaś głębia. No głębia się kryje, bo coraz głębszy jest rów między Solidarną a Suwerenną. Nie mogę się przyzwyczaić. Ciekawe, jak szybko to wyborcom zajmie. Między Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry a PiS-em. I ten rów już zaczyna się zamieniać powoli w okopy dwóch rzucających w swoją stronę polityczne granaty zwaśnionych stron, gdzie jedna to oczywiście PiS, lud pisowski, Jarosław Kaczyński i wszyscy akolici, a druga no to Zbigniew Ziobro i Suwerenna Polska plus prokuratura i CBA, która jednak bardziej, no prokuratura kompletnie przynależy Zbigniewowi Ziobrze jako prokuratorowi generalnemu, a no CBA też jakby troszeczkę zahacza, no po pierwsze musi współpracować z prokuraturą, a po drugie jest tam człowiek bliski Ziobrze, był tam poprzednio człowiek bliski Ziobrze, Grzegorz Ocieczek. To wszystko pokazuje jego siłę i coraz więcej jest takich balonów próbnych, czy też sygnałów, które wskazują na to, że Zbigniew Ziobro chce pokazywać swoją siłę, chce pokazywać swoją odrębność i to nie mówię tylko o konwencji suwerennej Polski, ale też na reakcji na tą konwencję, bo najpierw mamy konwencję suwerennej Polski i płomienne przemówienie, rzeczywiście nieźle w ogóle zrobiony event polityczny. I to jest pytanie, skąd wzięli tylu działaczy? Ale to imponujące jak na standardy, chociaż oni już mają chyba jakichś takich wypróbowanych z nazwisk, którzy zawsze przyjadą i w ogóle. Kiedyś zresztą na koniec powiemy, taki seksu musi trochę być, żeby była pikanteria. Wątek seksualny o jednej z osób, które tak kiedyś jeździły etatowo. Taki news, który warto odnotować. Ale kończąc, Zbigniew Ziobro dokonuje różnych gestów, które wskazują na to,
że po pierwsze jest inny niż PiS, po drugie on jest prawdziwym PiS-em, bo on się nie sprzedał. Po trzecie, i tutaj na przykład ta historia z zaostrzeniem kar, no to jest taka melodia pisowska, tak? To jest nawiązanie do Lecha Kaczyńskiego, jak Jarosław Kaczyński będzie walczył ze Zbigniewem Ziobro w momencie, kiedy Zbigniew Ziobro będzie mówił, ale przecież Lech Kaczyński, wybitny, nieśmiertelny, święty prezydent, robił tak i tak. No więc problem jest poważny, ale też doprowadza do pewnych konkluzji, no, które pokazują nam, jak może się ułożyć plan polityczny Jarosława Kaczyńskiego. No i jakie są te konkluzje? Bo mówimy tutaj o pewnego rodzaju przeciąganiu liny, ale jaka jest stawka? No stawka jest, to jest naprawdę celne pytanie, dlatego że to jest tak, już 2 lata temu ujawnialiśmy, że planem prezesa Kaczyńskiego jest wykończyć Ziobrę, wyrzucić go. Udało się wcześniej z Gowinem, no to trzeba było teraz przejść do eksterminacji politycznej ziobrystów. Wtedy pojawił się Czarnek jako ta odpowiedź dla wyborców. Po co macie na jakiegoś tam Ziobrę, jak macie tutaj Czarnka, który też goni LGBT, w ogóle, no, no wiadomo, ma bardzo podobny profil polityczny takiego, kiedyś to się mówiło, talibowie w PiS-ie, że byli talibowie i byli tam mniej radykalni ludzie, więc on taki talibski ma charakter i ma być odpowiedzią. No, marzenie cały czas trwa, ale zobacz, no, ja się nie wycofuję z moich informacji sprzed 2 lat, tylko po prostu jest zbyt słaby ten prezes, żeby Ziobrę ogarnąć. No, prezes przegrał KRS w poprzednim rozdaniu, bo tam między innymi wiceminister Łukasz Piebiak z Ministerstwa Sprawiedliwości wstawiał swoich ludzi, którzy mieli być ludźmi PiS-u, realnie byli wsadzani tam jako ludzie Ziobry, a na końcu zostali ludźmi pana Piebiaka, który był zły na Ziobrę, że został zdymisjonowany. No, wiem, że to wygląda jak jakiś totalny kociokwik i wojna gangów, ale tak, to niestety do tego doprowadziły, no, takie założenia, które przyświecały prezesowi w jakiejś myśli o utrzymaniu wielkiej rządzącej partii. Bo to jest trochę divide impera, a tak naprawdę w mniejszym zarysie sytuacji, no, czy w mniejszej skali, to jest trochę tak po prostu, że prezes napuszcza jednych na drugich, potem patrzy, kto tam dostanie. Ktoś musi dostać jakąś karną fangę, że on krytycznie się na przykład o nim wypowie i wtedy wiadomo, że z łask taki polityk wypada i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko powoduje, że mamy dzisiaj sytuację, gdzie wszystko stanęło na ostrzu noża. Znaczy, marzenie o wyrzuceniu Ziobry jest znowu bardzo silne, ale jest też jeszcze silniejsze przekonanie, że jeśli dzisiaj nie będziemy mieli na przykład 10% różnicy przewagi w sondażach, przewagi PiS-u nad opozycją, to będzie zbyt kosztowne, bardzo, bardzo kosztowne pozbycie się Ziobry. Ale suwerenna Polska nie może sobie chyba pozwolić na to, żeby nie startować ze wspólnych list z PiS-em, no bo jaka jest alternatywa? No pojawiają się takie sygnały, że może... Po 0,7 i tak dalej, tak? Ty... Czy to samodzielny start, no, trudno jest mi sobie wyobrazić, wiele mogę sobie wyobrazić, ale to wydaje mi się jednak mało realne. Nawet gdyby, no to nie wróżę wielkiego sukcesu. Czyli 0,7, jesteś frakcją 0,7. No nie, ja po pierwsze uważam, że sukces jest możliwy, szczególnie jeśli się skaperuje Szydło. To nie tylko sukces w sensie wejścia do Sejmu, ale nawet jakieś tam 10%, 12%. Rozmawialiśmy już Państwu, rozmawiamy o mechanizmach polityki, że to, co jakby z takim, no, uznaniem dla swoich racji przedstawia opozycja, czyli sondaże, na przykład z których wynika, że 60% Polaków uważa, że Ziobro należy poświęcić jego reformę sądów, żeby dostać pieniądze z funduszy europejskich, z krajowego planu, z KPO. Ale ważniejsze jest to, niż te 60%, które chce, to jest ważniejsze, że jest jakieś 20%, które mówi, żeby jednak stać po stronie Ziobry. Zawsze tak jest. No, ale ludzie to omijają i takie sondaże bardzo jakby Ziobro cieszą, dlatego że Ziobrę cieszą, dlatego że on wie, że on uderza do określonego na dziś elektoratu, takiego twardego, antyunijnego, katolickiego, konserwatywnego, no można by tam jeszcze kilka cech charakterystycznych. No, czyli konkuruje z
Konfederacją. Konkuruje, no ale no, cały czas ja dopiero co wracam z Sejmu i po pierwsze słyszę, że jakieś tam negocjacje trwają, chociaż już też tłumaczyliśmy, że Konfederacja nie jest jednorodna. Jeśli nawet będzie jakaś współpraca, to będzie to współpraca raczej z narodowcami, ewentualnie z Mentenem, który teraz też informacje się pojawiły, że może mieć problemy i że Kaczyński może go szantażować. No sorry, ale Kaczyński może go szantażować, jeśli Ziobro będzie robił to, co on każe. Jeśli nie, no to Ziobro może tylko szantażować Mentena. Mówimy tutaj o takiej historii kryminalnej brata Mentena. Sławomir Mentzen już się odniósł do tych zarzutów na TikToku. No wspaniale, no i co, przekonał cię, co powiedział w ogóle? Nie, nawiązał tutaj do swojej własnej historii, że rzeczywiście zdarzyło mu się kiedyś pić piwo w miejscu publicznym i przejść na czerwonym świetle. No to może być w niebezpieczeństwie, bo kamery są wszędzie, różne filmy się nagrywają i poza tym, drodzy państwo, zdaniem Radosława Grucy, osobnym, własnym, prywatnym, osobistym, każdemu w tym kraju można postawić zarzuty. Każdemu. Bo nie weryfikuje się nawet tych zarzutów przed sądem. Śledztwa trwają miliony lat, a przynajmniej tam 6 jest taki standard. Dłużej trudno jest przeciągać. No i to tak jakby może w nieskończoność. No to chyba nie tylko twój pogląd, a w ogóle Józefa Stalina. Ale no... No jakby, no tak to trochę wygląda, że paragraf się znajdzie. No właśnie to jest coś, co ja będę krytykował niezależnie, czy będą czarni, zieloni, tęczowi, czy niebiescy rządzić. To znaczy to, co zrobił PiS przez ostatnich 8 lat, czyli rozmontował jakiekolwiek bezpieczniki. Zerwał się wszystkim tym instytucjom, przepisom, tradycjom, które powodowały, że w Polsce nikt nie mógł takich dyktatorskich różnych zapętów realizować. Także to się stało dzięki Magdalenie Ogórek, gwieździe TVP, która pociągnęła Lewicę w dół w 2015 roku, bo jako kandydatka nie wypał, czy też zdemobilizowała i dzięki temu, że PiS ma samodzielną... No tak. Samodzielną władzę zyskał bez potrzeby koalicjanta PiS i to otworzyło drogę do takiego rozmontowania bezpieczników i przejęcia wszystkich instytucji państwowych oraz, co mnie naprawdę najbardziej imponuje, nawet sprywatyzowania Polskiego Związku Piłki Nożnej i PKOL-u, które zawsze miały swoją własną mafiobandę, nie uwłaczając, która tym rządziła. Więc jakby tutaj efekt pochłaniania przez lud pisowski poszczególnych instytucji, no jest faktem. Wiele się dzieje u najpotężniejszego koalicjanta Jarosława Kaczyńskiego, ale podobno, chodzą takie słuchy, wiele też się dzieje w spółkach Skarbu Państwa. Co na ten temat wiesz? Oj, wiele się dzieje, widzę pewne czarne chmury na horyzoncie. Widziałem tam też Mariusza Gierszewskiego, więc to też mi przypomniało, że czarne chmury są nad niektórymi spółkami. I to jest nieuniknione, bo kończymy właśnie pewne śledztwo większe i wiemy, że będzie wokół tego zamieszanie. Czekamy na stanowiska jeszcze poszczególnych graczy. Na pewno jest tak, że no, po pierwsze w spółkach są ludzie, którzy płacą na kampanię dobrowolnie, a może niedobrowolnie, o czym wkrótce usłyszycie też w Podejrzanych Politykach z Mariuszem Gierszewskim. Każdy uważa, że skoro ja jestem pisowcem, to nadaje się, bo w czym ja jestem głupszy od brata, siostry, teścia czy zięcia jakiegoś tam polityka, a tych jest masę w spółkach Skarbu Państwa, instytucjach kontrolowanych przez PiS. No i ta pazerność, która jest dość naturalna, no... Tłuste koty już są, ale te mniej tłuste koty chciały też by mieć trochę tłuszczyku i mleczka dla siebie, tak? Już nie mówię, że ptasiego. Pytanie, mleczka. Czy starszy tego mleczka? No nie, no wszyscy nas... No, znaczy to nie jest śmieszne. No, znaczy dramat polega na tym, że jak już zamykamy pętlą ten program pętlą kamilkową, no to naprawdę to jest...
tak potwornie smutne, że pani Marianna, której mąż podwyższył sobie pensję jako poseł, której mąż i koledzy męża zarabiają olbrzymie pieniądze, dają dodatki służbom, żeby one były wierne, nie odchodziły, robią dodatki, na przykład też jedna z bulwersujących dla mnie spraw, komendantowi stołecznemu, który zasłynął tym, że dusi protesty i w nagrodę dostaje zastępcę komendanta głównego, co powoduje, że ma dzięki temu tam 1000 czy 1500 automatycznie emerytury wyższe. Wiesz, o czym mówię? Mówię o tym, że dla siebie ta ekipa, jej propagandyści i tak dalej, potrafią pieniądze zabezpieczyć, ale sprawdziłem, ile ma pensji człowiek w MOPS-ie, który musi skończyć studia, nie na kolegium humanum w tydzień MBA, tylko normalne studia, różne szkolenia i tak dalej, i tak dalej. A wiesz, ile on zarabia? Słucham. 4000 zł. Brutto. No to jest po prostu nie do uwierzenia dla mnie. I potem jedzie taka pani Marianna i czy też występuje Zbigniew Ziobro, opowiadają o jakichś systemowych bdurach, a nie mają absolutnie nawet takiego pomysłu, żeby dofinansować te MOPS-y. Przecież tam jest za mało tych kadr. To nie są najlepsi ludzie. Ci najlepsi ludzie znajdą sobie jeszcze pracę gdzie indziej, tak? No, ale trudno, każdy normalny człowiek szuka pracy jak najlepiej płatnej, jak najwygodniejszej i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy tam zostają w tych MOPS-ach, to w dużej mierze albo są ludzie beznadziejni, którzy po prostu nie widzą żadnej szansy i też wypaleni, nawet beznadziejni przez ten jakby... No skalę wyzwań, z którymi się mierzą, tak? Znaczy, to naprawdę jest bardzo ciężka praca. No wszystkim, którzy nie mają pojęcia, niech sobie obejrzą na przykład bardzo nagradzany serial z Marcinem Dorocińskim Głęboka woda i zobaczą, z czym się je opieka społeczna, jak to się żyje, jakie dramaty się widzi, bo potem najłatwiej jest powiedzieć, że taki człowiek z MOPS-u czegoś tam nie zrobił. Ale ja bym był pierwszym krzyczącym, że MOPS czegoś nie zrobił, kiedy oni by zarabiali na przykład no, dwa razy tyle, tak? I mieli jeszcze oparcie psychologiczne, więcej ludzi do zagospodarowania i tak dalej. No tam bieda aż piszczy. No, MOPS-y oczywiście się rozwinęły, no w Warszawie jest dużo lepiej na przykład, ale ja nie mam takiego wrażenia, że tym się akurat politycy zajmowali, więc ja bym wszystkim, a jeszcze jeden kamyczek, ostatni już, pożegnalny menhir do ogródka Zbigniewa Ziobry. Tam w przypadku historii Kamilka była też historia roli sądu rodzinnego. Marianna oczywiście otapetowała drzwi swoimi różowo-niebieskimi, nie wiem jakimi mężczyźni mają podstawowe kolory opanowane, swoimi naklejkami drzwi sądu, ale pamiętasz, jak Zbigniew Ziobro, nie tylko Zbigniew Ziobro, ty mi powiedziałeś przed chwilą, że to przecież nie była tylko ziobrowa historia. Jak PiS dochodził do władzy i było tak, już nigdy nie będą zabierać z powodu ubóstwa dzieci. Nie będzie tak nigdy. Potem było, już nigdy Niemcy nie będą zatrzymywać dzieci przez tam Jugendanty czy jakieś tam inne. No to było takie bardzo sexy hasło, tak? I potem jak ja sprawdzałem kilka z tych historii, to się okazywało na przykład, że dzieci nie były zabierane z powodu biedy, ale z powodu jakichś innych zupełnie zastrzeżeń, które mieli sędziowie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ten wielki sukces, nie tylko, bo ty mówiłeś, że ktoś jeszcze się pod to podpinał, jeśli chodzi o walkę o to, żeby dzieci nie zostały odbierane rodzicom. Prezydent Duda. No tak, rzeczywiście, ale to rozmawialiśmy przed programem. No to był jeden z motywów kampanii w 2015 roku. Przecież w spotach Andrzeja Dudy pojawiał się ten wątek, że dzięki jego zaangażowaniu jeszcze jako europosła rodzina odzyskała swoje biologiczne dzieci, które były wcześniej przekazane do rodziny zastępczej. Ja jest częścią tej siły, chciałoby się powiedzieć, ale jednak nie. Cytat Goethego, który tu często przytaczam. Jednak nie, że moim zdaniem i to też ty mi uświadomiłeś, kiedy się szykowaliśmy, przecież my najpierw dyskutujemy, drodzy państwo, a potem chcemy państwu coś przekazać, wytłumaczyć, to ty mi zwróciłeś na to uwagę, że
że to jest taki super pomysł, no nie? I PR-owsko to dobrze wygląda. Ja niestety znam trochę bardziej szczegółowo to, a więc trudno mi tak pomyśleć, jak to z zewnątrz ludzie, którzy nie mają wiedzy, obserwują. Ale jednak masz rację, że no to trudno się z czymś takim nie zgodzić. No bo to no pozycjonowało Andrzeja Dudę jako takiego oddanego, zwykłego, porządnego człowieka, który rzeczywiście zajmuje się zwykłymi ludzkimi dramatami, a nie gdzieś jakimiś wyimaginowanymi, że też parafrazując Andrzeja Dudę, sprawami na górze. No, taki człowiek idealnie pasujący do pewnego programu popularnego z telewizji. Ale też trochę szeryf. Też trochę szeryf. I właśnie to szeryfostwo, tak chyba będziemy coraz częściej o tym mówić, jest jednym z dramatów polskiej polityki. Bo szeryf wychodzi i jednym strzałem zabija bandytę, czy tam jednym rzuceniem lasem wiąże go i wiezie na stryczek albo do więzienia i jest po wszystkim, tak? To nie ma skomplikowanych dywagacji prawnych, to jest jak Judge Dredd na przykład, czyli sędzia kad we własnej osobie jednej. I to jest cały dramat, bo właśnie SUV, Pol i Ziobro zawsze są za zaostrzaniem kar, tutaj chcą bronić rodziny, żeby nie były rodziny rozdzielane i w ogóle. I to się wydaje, że trudno się przeciwko temu w ogóle buntować. Ale tak jak mówiliśmy na początku, wystawienie rodziny na pierwszy plan, zakładając nawet, że deklaracje są szczere i uczciwe, powoduje, że gdzieś gubią się nam te dzieci. Rodzina na ciebie zagłosuje, dzieci na ciebie nie zagłosują. No trudno od siebie odepchnąć taką logikę, chociaż ja oczywiście dziękujemy wam za te tysiące komentarzy i no bardzo chętnie będziemy dyskutować. No ja będę zawsze za karą śmierci, wiem, że państwo na pewno wielu z was, naszych widzów, widzek będzie myślało inaczej. Podyskutujmy na ten temat, ale nie dajmy się tak wodzić za mózg, bo potem bardzo często jest tak, że... Powiedziałeś, że będziesz za karą śmierci? Nie, no ja nigdy nie będę za karą śmierci. Tak. Nigdy nie będę za karą śmierci, ale to jest trochę tak, że mamy taki PR-owski wielki sukces, właśnie, czyli nie pozwala, bronimy rodziny, a potem sądy no, dostają sygnał od ustawodawcy, że jednak mają ograniczać tego typu historie, a z Kamilkiem jak było? Kamilek został z tą rodziną, tak? Bo sąd popatrzył, nie było pijanej matki. No to niech każdy z państwa sobie odpowie, czy to nie jest trochę tak, że wielu sędziów nie decyduje się na odebranie dzieci, bo po pierwsze mają już związane ręce trochę zmianami przepisów, a po drugie no, sprawy dyscyplinarne wszczynane przeciwko sędziom są z tak kuriozalnych czasami powodów i na takich dziwnych podstawach, że jeżeli sprawa by się zrobiła głośna, to taki sędzia, który by oddał, pozwolił na zabranie dziecka z rodziny, spokojnie byłby na czele listy ludzi, których albo się skieruje na dodatkowe szkolenia, albo się wręcz po prostu wytoczy im sprawę dyscyplinarną. Więc jakby tutaj bardzo często wylewa się dziecko z kąpielą i to moim zdaniem jest jeden z takich przykładów. Zaostrzenie przepisów i taka walka z nieco, może nie wyimaginowanym, ale takim wyolbrzymionym problemem odbierania dzieci z powodu biedy, no to tak nie wygląda. I to jest właśnie zjawisko paniki moralnej, już nie chcę 17 dygresji, ale że budujemy na podstawie jakiegoś jednostkowego przykładu poczucie, że to jest powszechny problem. I ponieważ sprawy są bulwersujące, chwytające za serce i tak dalej, to wydaje się, że no to jest w ogóle najważniejsze wyzwanie przed politykami i tak dalej, i tak dalej. A tak nie jest. I na przykład a z drugiej strony jesteśmy manipulowani przez polityków, bo Zbigniew Ziobro wychodzi i mówi, że to jest bezprecedensowe zdarzenie. My nie mamy tak naprawdę żadnej ewidencji i każdy z nas wie, że to nie jest bezprecedensowe zdarzenie, jak sobie sięgniemy nad pamięcią. Ale kto by myślał o tym, co było 3 lata temu, skoro minister mówi, że to jest bezprecedensowe zdarzenie. Tym akcentem zakończmy smutny dzisiejszy odcinek Podejrzanych Polityków. Błażej Makariewicz, Radio ZPL. Radosław Gruca, również Radio ZPL. I na koniec tylko jedna rzecz po skryptum. Chciałem zacytować jedną z pań posłanek, z którą rozmawiałem. Zróbmy wszystko, żeby ta historia, ta śmierć Kamilka, to morderstwo nie była tylko tematem przez 3 dni, tylko żeby przyniosła cokolwiek pozytywnego. I dyskusja o pozytywnych
o pomysłach w ogóle. Kara śmierci nie jest żadnym pomysłem, który uchroni dziecko, moim zdaniem. Jeśli myślicie inaczej, piszcie do nas. Dziękujemy wszystkim 5 milionom widzów, którzy oglądali już Podejrzanych Polityków. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Update.